Za chwilę w tych bardzo wygodnych i relaksujących warunkach będę degustował piwo Losankę z browaru Cormoran. To jest piwo, które generalnie powinienem degustować na polu. No to jest taki, powiedzmy, polski sezon. Można go tak nazwać. W zasadzie można też powiedzieć, że jest to kolejny polski styl piwa. Był pity przez warmińskich czy mazurskich chłopów podczas żniw. To jest piwo mocno zbożowe, treściwe, a jednocześnie gaszące pragnienie, nieupijające i takie krzepiące, wzmagające chęć do pracy. Jakkolwiek by to niewiarygodnie brzmiało w przypadku piwa. To piwo to jest browar Cormoran, Rosanty uważone według receptury Bogdana Markockiego, które to zajęło pierwsze miejsce na drugim warmińskim konkursie piw domowych. W nagrodę zostało uważone w browarze Cormoran. Przejdźmy może od razu do degustacji. To nie będzie proste, ale zaraz na to poradzimy. Tak więc woda jest cieplutka. Dla bloga. Tam już jest głęboko. Nie jest. Na tyle, że muszę zamoczyć brzuszek. Patrz, Porsche. No widziałam, proszę. Ale popatrz tam, kamerą. Nie. Akurat można się napić dobrego piwa. Jak już widzicie, piana była bardzo wysoka, ale opadła, zostawiając po sobie bardzo wyraźne zacieki na szkle, taką bardzo ładna koronka. Opadła do grubej warstwy i cały czas się utrzymuje. Piana taka średnio pęcherzykowa, drobno i średnio, bardzo ładna. Piwo ma kolor pomarańczowy i jest mocno zmętnione. Nawet nieopalizujące, jest dość mętne. Może nie aż tak, że błociste, ale dość mętne. Nie da się przez nie nic zobaczyć. Tak jak Hefeweizen. W aromacie mamy lawendę, jakieś nuty słodowe, trochę miodowe. Tu w ogóle są takie nietypowe składniki, bo jest, mamy słody ciemne, jasne i wędzone, słód pszeniczny, słód owsiany, miód, chmiel, lawenda i drożdże. No, czyli ten miód się zgadza, lawenda, lekka wędzoność też chyba jest. Pachnie bardzo intensywnie, treściwie, także być może jest to piwo, którym będzie można się najeść. Bardzo ciekawy efekt. W pierwszym momencie uderza lawenda, która kojarzy się z grutem kopernikowskim, też z kormorana. Ale w drugim momencie przychodzi ta wędzoność. Ona jest taka w typie Schlenkerli, taka wędzonka ze słodu bukowego, Boże, z drewna bukowego. No i naprawdę jest nieźle. No ta lawenda z początku tak uderza, a potem ona ginie i mamy ostrą wędzoność. Piwo jest takie gęste, treściwe, rzeczywiście sycące. Można się nim najeść. Goryczka jest nie za wysoka. Trochę ściągająca na końcu. Ale bardzo, bardzo generalnie przyjemne. W ogóle przyjemne piwo. Niezła mocne, 3,5% alkoholu. A ekstrakt chyba 12.
Nie widzę, gdzie tu jest napisane. Zbadam. Jestem. No, więc podsumowując. O, bardzo dobre piwo. Na jeziorko, w góry, czy na polu, do roboty, do koszenia trawy. Rewelacja. Nara. O, najgorszy moment. No. Musisz podciągnąć wyżej majtki, to będziesz miał optycznie szczuplejszy brzuszek. Nie aż tak! Trochę niżej. O, no. Bo tak to miałeś idealnie podkreślony. A woda jeszcze, wiesz, woda powiększa. Co jest pod wodą, nie? No to nagrywaj. Tego nie opublikuję nigdy. Tak, ja tu mogę. Nie, to nie był dobry pomysł. Żyjesz? Co? Żyjesz? No. Przestałeś się ruszać.